Przebudowa Piastowskiej dobiega końca. 7, 8, 9 lipiec to będzie data, kiedy będziemy wprowadzali tam pierwsze samochody. Finans polecany są. 7, 8 lub 9 lipca powinien ruszyć podziemny parking pod ulicą Piastowską w Nysie. Zmieści się w nim aż 78 samochodów. Parkowanie będzie bezpłatne, ale powiat rozważa możliwość włączenia miejsc parkingowych do strefy parkowania, co miałoby doprowadzić do większej rotacyjności. Tam jest 78 miejsc w samym parkingu, a tak naprawdę na ulicy Piastowskiej mamy 231, no ile dobrze pamiętam, 231 miejsc parkingowych. Otwarcie parkingu już wkrótce. Ten parking będzie otwarty w ciągu półtora tygodnia. 7, 8, 9 lipiec to będzie data, kiedy będziemy wprowadzali tam pierwsze samochody. Pęknięte szyby w klatkach schodowych już wymienione. Okazało się, że wykonawca nie przewidział dylatacji i upały spowodowały naprężenia, których materiał nie wytrzymał. Mieliśmy kłopoty z szybami w tych tunelach schodowo-windowych, natomiast te kłopoty nam na dzisiaj się skończyły. Wykonawca wie, co ma zrobić, jak wzmocnić zadaszenie. Na razie, przynajmniej przez kilka miesięcy, postój na parkingu będzie bez opłat. Jednak powiat myśli o wprowadzenie ulicy Piastowskiej do strefy płatnego parkowania. Robimy też wszystko, żeby Urząd Marszałkowski zgodził nam się i taką wstępną zgodę mamy, żebyśmy wprowadzili w pewnym momencie i parking podziemny i te miejsca parkingowe do strefy parkingowej, bo uważamy, że to spowoduje prawdziwą rotację tych miejsc. Pierwotny projekt nie przewidywał opłat parkingowych, więc jeśli nie uda się uzyskać zgody Urzędu Marszałkowskiego, przez 5 lat na Piastowskiej będziemy parkować za darmo. Mieszkańcy czekają także na otwarcie przystani kajakowej na rzece. Powiat chce przekazać zarządzanie tym obiektem gminnej spółce, która skupia w swoim ręku wszystkie obiekty sportowe miasta, takie jak basen, kąpielisko, halę sportową i inne. Tężnia w Głuchołazach, wokół której było ostatnio sporo zamieszania, została w całości udostępniona dla odwiedzających. Tężnia funkcjonuje, można wchodzić na górę, można wchodzić za darmo. Wycofaliśmy się z tego pomysłu w poboru opłat. Przekonało nas na przykład to, że jak ktoś powiedział, że przyjdą dzieci z kolonii albo przyjdą dzieci z wycieczki i będą musiały mieć po złotówce. Rzeczywiście nas to przekonało. Te pieniądze, które mieliśmy na to przeznaczone, przeznaczamy na poszerzenie tej infrastruktury, która jest dookoła, czyli dodanie ławek, jakoś lepsze zagospodarowanie tego terenu. A my czekamy, kiedy powstanie zapowiadana przez burmistrza tężnia w Nysie. W kasie Stefczyka nie odchudzimy Twojego kota, ale z pożyczką FIT możemy odchudzić Twoje raty, by były proste do spłaty. Sprawdź pożyczkę FIT RRSO 6,23%. Złóż wniosek przez telefon 801 600 100.